Towarzysze i towarzyszki, czas najwyższy zmodyfikować tradycyjne przywitanie. Od 6 dni trwają w Polsce protesty, kobiety wchodzą do polityki, kobiety zaczynają także wchodzić na kanał Odrodzenie Komunizmu, angażować się w działalność o charakterze antykapitalistycznym, deklarować chęć współpracy z naszym kanałem, więc no, witamy Was, drogie panie, wspólnie będziemy tutaj walczyć. Więc wszyscy oczywiście w tym momencie skupiamy się na protestach, które trwają w Polsce. No ale chciałbym tutaj przypomnieć, że zanim rozpoczęły się te protesty, my tutaj rozpoczęliśmy zbieranie podpisów przeciwko Januszowi Korwin-Mikkemu. Wydaje mi się, że jest to nasza wspólna sprawa, wspólna walka. Jeśli spojrzymy na głosowanie w sprawie aborcji, to PiS i Konfederacja były tutaj razem. Wszyscy posłowie Konfederacji, łącznie z Januszem Korwin-Mikkem, głosowali za zaostrzeniem prawa aborcyjnego, więc szanowne towarzyszki, wzywam Was do pomocy, żebyśmy tego skurwysyna mogli udupić. Więc od ostatniego tutaj raportu przybyło ponad 130 podpisów. Przekroczyliśmy już tutaj symboliczną granicę 500 podpisów. No i tutaj teraz tradycyjnie przeczytam kilka najciekawszych wpisów, jak tutaj wygląda. Więc nawet po statystykach widać, że jest sporo dziewczyn, sporo kobiet. Jest i z Hamburga, jest z Norwegii, jest z Islandii nawet. Hakon Sigurdarson. Fascists like Mikke have no place in this world, let alone in a place that has felt the very real consequence of such pseudo-populist politics. Jest, no właśnie, Kraków, Bydgoszcz. Więc wszystkich oczywiście pozdrawiam. No co dalej? Piotr Marchewka z Bielawy. Mam już kurwa dość. My także mamy dość Korwin-Mikke. Jest i USA. Siemianowice Śląskie, Węgorzewo, Rumia. Wiaciesław Pietruowicz z Charkowa w Rosji. Patrycja Kłodnicka, ponieważ ten człowiek nie zasługuje na immunitet, nie zasługuje nawet, by nazywać go człowiekiem. Agata Kar z Warszawy, Więcbork, Kalisz, Gdańsk, Brodnica, Zabrze. Tacy ludzie jak pan JKM są niebezpieczni. Całkowita zgoda. Kalina Derylo z Warszawy, Natalia P. Rzeszów, Bydgoszcz, Warszawa, Toruń. Bić Korwina łopatą. Ostrzeszów, Warszawa, Warszawa, Warszawa. Wanda Narkiewicz. Więc jak widzicie, sporo tych podpisów jest, głównie kobiet zresztą. Podpisuję, ponieważ nie chcę już być poniżana, nieważna i gorsza. Nie chcę być zmywarą, bo tak sobie wymyślił facet, któremu brakuje godności. Mam dość upodobniania kobiet i każdej mniejszości przez tego człowieka. Więc Tim Gerald, mam hope this helps, mam nadzieję, że to pomoże. Podpisuję, ponieważ boję się władzy tego człowieka. No, władzy to raczej nigdy nie zdobędzie, gdyż jest to klaun, no. Ale ludzie inspirujący się jego słowami mogą na przykład doprowadzić do tragedii. No, warto tutaj podkreślić, no, że póki co polska prawica jest w odwrocie, no, tchórzliwie się tutaj chowają, no, na ulicach ich nie ma i dobrze. Dominik Radulow z Chorwacji, Velika Gorica. I am signing this petition because I want to help my Polish brothers and to restrict the far right's reach. I am aware this is not much, but it's something.
Help you, comrade. Thank you, comrade, for your help. Gdynia, mam dosyć, że tak zły człowiek ma wpływ na losy milionów ludzi. Hańba dla Polski i Polaków mieć takiego reprezentanta, więc dużo, dużo podpisów widzicie. Czytanie tego jest coraz dłuższe, no ale no, jak już powiedziało się A, no to trzeba powiedzieć B. Jak już zaczęliśmy zbierać petycje, no to będziemy Was informować o postępach w jej zbieraniu. Więc jest i nawet Finlandia z Helsinki. Janusz Korwin-Mikke to zwykły psychopata, grozi nam komunistą. Więc poprzednio raport żeśmy przerwali na 387 podpisach. Krynica Morska, ja sam jestem komunistą i obawiam się o swoje życie i zdrowie, napisał Oleg Kuczma. No i tutaj właśnie, no, Liverpool, Szczecin, Nowy Jork. No dobrze, towarzysze, tyle jeśli chodzi o raport dotyczący zbierania podpisów. No cały czas, no, brakuje tutaj no, podpisów znanych działaczy lewicy. No, ci, którzy się jeszcze nie podpisali, zachęcam Was do wysłuchania najnowszego filmu, który ma tutaj właśnie tytuł Wyp gwiazdki alać. Tytuł jest, film podobno jest hitem, podobno jest to mój najlepszy film, więc wszystkim działaczom lewicy, którzy się jeszcze nie podpisali, zachęcam do obejrzenia tego filmu. No, bohaterami między innymi tego filmu jest Marcin Adam, jest Adrian Zandberg, Piotr Ikonowicz. Co ich łączy? Łączy ich to, że nie podpisali petycji. No, więc łączy ich to, że nie podpisali petycji i mieli to szczęście, że wystąpili w najlepszym filmie towarzysza Michała. A mam nadzieję, że następny film, który za kilka dni nagram, będzie jeszcze lepszy. No, jeśli nie podpiszecie petycji, macie dużą szansę, że akurat staniecie się bohaterami, więc już tutaj z wyprzedzeniem gratuluję. No, jakbyście mieli jakiś tam właśnie no, tutaj problem ze znalezieniem motywacji. A dlaczego warto byłoby się podpisać pod petycją w sprawie Korwina? No oczywiście mógłbym powiedzieć, no Korwin to jest skurwysyn, który chce zabijać lewicowców. No, powiedziałem, nie zadziałało. No. Korwin to był człowiek, który głosował za tutaj no, właśnie teraz w prawie aborcji. No, tysiące kobiet polskich wychodzi w całej Polsce, protestuje pod kościołami i w kościołach, i na ulicach, i pod siedzibami PiSu, i wiele różnych rzeczy robi. No, to wszystko jest pośrednio także wina Korwina, no, ale widzę, że to też jest za mało, więc może tutaj, no, właśnie chęć albo i niechęć wystąpienia jako tutaj podmiot mojego przyszłego filmu, no, Was zmotywuje. Dobrze, więc jak już rozmawiamy tutaj o protestach, no to należałoby, no, tutaj dojść do jakiejś takiej równowagi, i tak jak mamy właśnie jakąś tam równowagę, jakiś yin, yang, jakieś dobro i zło, no to także powinna być równowaga między z jednej strony takim programem negatywnym wyrażającym się w postulacie wypierdalać, no to także powinny być jakieś postulaty pozytywne, więc to jest moja taka propozycja kilku postulatów, które mogłyby się stać tutaj postulatami tego ruchu. No w każdym razie do tego namawiam, do tego zachęcam. Oczywiście nie chcę w sposób totalitarny Wam narzucać Waszych postulatów, no ale jeśli ktoś tutaj
uczestniczy w tych protestach i towarzysz Michał jakoś tam cenicie moje zdanie, moje słowo, no to wysłuchajcie i proponujcie, jeśli wam się to spodoba, proponujcie to innym protestującym. Więc tak, no pierwszy postulat, jaki należałoby oczywiście tutaj jakby wprowadzić, no to jest to kwestia no, aborcji, bezpłatnej aborcji na żądanie dostępnej właśnie w szpitalu, tylko w momencie, kiedy kobieta sobie tego zażyczy. Więc problem jest taki, no, że w dzisiejszej kapitalistycznej służbie zdrowia, kiedy obok siebie istnieje służba tak zwana publiczna, która właściwie jest martwa i rozwijająca się ciągle służba zdrowia prywatna, no to to nie działa. To nie działa i nawet dochodzi do takich różnych bezczelnych akcji, że no, ten sam lekarz ginekolog, który przyjmuje kobietę, powołując się na klauzulę sumienia, może jej tutaj odmówić bezpłatnego przerwania ciąży i równocześnie zaprosić ją do swojego tam drugiego prywatnego gabinetu, gdzie może jej wykonać ten zabieg, ale już za bardzo duże pieniądze. Więc jest to oczywiście praktyka znana w wielu różnych tutaj problemach medycznych, także w sprawie aborcji. Więc no, to jest niedopuszczalne i w ramach systemu kapitalistycznego, dopóki będą istniały jakiekolwiek furtki, żeby tutaj właśnie lekarz powołując się na jakieś tam, na jakieś właśnie tutaj paragrafy, żeby nie wykonywać tej aborcji, a równocześnie wykonywać ją prywatnie. No, mamy tutaj kilka patologii, no ale oczywiście patologią jest prywatna służba zdrowia. Więc osobiście uważam, że dla dobra kobiet, dla dobra właśnie nie tylko kobiet, no dla dobra całego społeczeństwa powinniśmy dążyć do likwidacji prywatnych klinik medycznych, to co mniej więcej no, w ramach epidemii na przykład rząd hiszpański zaproponował, że na czas epidemii tutaj zarekwirowano respiratory należące do klinik prywatnych, na czas epidemii zarekwirowano łóżka szpitalne należące do tych prywatnych klinik medycznych, tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy, no i dlaczego tego typu działania są robione działania o charakterze tymczasowym? Ja uważam, że po prostu no, należy zarekwirować i w ogóle zlikwidować wszystkie te placówki prywatne i po prostu stworzyć jedną dobrze działającą służbę zdrowia, która oczywiście no, zlikwidowałaby te wszystkie patologie, które w tym momencie są, że tam czeka się nie wiadomo jak długo na specjalistów. No i także no, jest to służba niedofinansowana, no, co zresztą widzimy tutaj no, w trakcie tej epidemii. Więc to jest mój jakby postulat. No kolejny postulat, który tutaj chciałbym zaproponować, no to jest to kwestie związane no, z przyczynami. No, dlaczego w ogóle kobiety decydują się na aborcję? I ja chciałbym jasno powiedzieć, że my komuniści nie jesteśmy wrogami rodzenia dzieci. My komuniści jesteśmy zwolennikami zdrowego społeczeństwa, gdzie każdy człowiek, każda kobieta, każde małżeństwo, żyjąc razem, mogłoby się realizować także poprzez właśnie posiadanie potomstwa. Dlaczego kobiety w społeczeństwie kapitalistycznym decydują się często na aborcję, no, tego potomstwa mieć nie chcą? No, wynika to z faktu, po pierwsze boją się o swoją pracę, boją się o pracę, gdyż na przykład po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego można tą pracę stracić, można tutaj przegrać jakiś wyścig o robienie kariery, tak? Więc słucha mnie żona. Rzadko się to zdarza, widać, że i mówię o sprawach ciekawych. No. Więc kobiety, no, no dobra. więc tutaj, no, no i oczywiście dopóki istnieje. Kobiety decydują się na aborcję również dlatego, że po prostu nie chcą mieć dzieci. To też jest pewien wybór, który powinny zawsze mieć.
No, więc moja żona tutaj powiedziała, że kobiety decydują się na aborcję dlatego, bo nie chcą mieć dzieci. No, zawsze należy jakoś, no oczywiście, no może się zdarzyć, że kobieta po prostu nie chce mieć dziecka i należy to uszanować. No, zazwyczaj jednak, kiedy słuchamy historii tych kobiet dokonujących aborcji, to zawsze jest jakieś dno, jakieś drugie dno i to drugie dno sprowadza się bardzo często do kwestii społecznych, do kwestii systemu, w jakim żyjemy, do kwestii ekonomicznych, a więc, że ta kobieta mówi właśnie o problemach w pracy, o problemach z robieniem kariery, o problemach, że nie wie, co zrobić z tym dzieckiem, jak to dziecko wychować. I te wszystkie rzeczy może rozwiązać społeczeństwo socjalistyczne, to znaczy społeczeństwo socjalistyczne do tego należy dążyć. Dążyć należy, ja zresztą nie proponuję, towarzysze i towarzyszki, nic oryginalnego. Ja po prostu postuluję, żeby wprowadzić, przywrócić rozwiązania, które zostały zniszczone, przywrócić rozwiązania, które już w Polsce istniały w czasie Polski Ludowej, a więc żeby były tutaj masowe żłobki właśnie wszędzie tutaj, no, na każdym osiedlu i to żłobki, które no patologią jest jakąś taką systemu kapitalistycznego dzisiaj, że kobieta, mamy tutaj obowiązek pracy właściwie 7 dni w tygodniu, a żłobek jest otwarty tylko 5 dni w tygodniu. A co z kobietą, która na przykład w supermarkecie pracuje w sobotę? No. I co ona ma zrobić ze swoim dzieckiem? No to już jest nieprzewidziane. No więc jeśli wy tutaj zmuszacie pracownice do tego, żeby pracowały w weekendy, oczywiście ja jestem za zlikwidowaniem tej pracy w weekendy, no. Ale do momentu, do którego pracy w weekendy się nie zlikwiduje, no to logiczne jest, że żłobki, przedszkola i także jakieś inne takie placówki, gdzie to dziecko można spokojnie zostawić, powinny być otwarte dokładnie w te same dni, kiedy kobiety i mężczyźni pracują. Jeśli jest możliwość pracy 7 dni w tygodniu, no to 7 dni w tygodniu powinna być możliwość, że można tam zostawić swoje dziecko i to dziecko jest właśnie w dobrych rękach, pod tutaj opieką osób, no, wykwalifikowanych, które tym się będą zajmować. No ja jako ojciec 8-miesięcznego synka, no mogę powiedzieć, no, że żłobek to jest coś bardzo, bardzo ważnego dla rodziców, no ale patologią jest to, że ten żłobek we Francji jest strasznie drogi, no to powinno być bezpłatne, no. Więc to powinny być postulaty ruchu kobiecego, a więc żeby państwo wzięło na siebie obowiązek wychowywania dzieci poprzez właśnie tworzenie masowych tutaj instytucji odciążających kobiety od tych tradycyjnych ról właśnie, które kobiety wykonują w tych tradycyjnych rodzinach. A więc masowe żłobki, masowe powstawanie przedszkola, żeby już nigdy nie było jakiegoś takiego stresu, że kobieta się stresuje, czy akurat będzie miejsce w żłobku. Nie, takie rzeczy mają być po prostu, od tego jest państwo, żeby te rzeczy robić. Kolejna rzecz, no to jak kobieta mówi o jakiejś takiej zagrożeniu, że idąc, że po ciąży może stracić pracę, no to ja w ogóle jestem zwolennikiem systemu, w którym wprowadzamy pełne zatrudnienie, no. W którym po prostu, no, kobieta i mężczyzna przekraczając pewien wiek, tam 18, 19, 20 lat, no jest po prostu zatrudniona przez państwo i państwo znajduje tej osobie pracę, czy to tu, czy to tam, czy to tak, ale nie ma takiej sytuacji bezsensownej, że człowiek siedzi na bezrobociu, no. To bezrobocie typowe dla systemu kapitalistycznego, no jeśli my sobie policzymy żywot człowieka w czasie jakby tutaj możliwości, kiedy on pracuje, czyli załóżmy od roku tam 20 do 65 roku życia, 45 lat, które mógłby pracować i on w ciągu tych 45 lat, załóżmy 5 lat jest bezrobotnym, bo tam w przerwie między jedną a drugą pracą, no to tam kilka miesięcy czy kilka lat szuka tej pracy, no to jest w ogóle patologia, powinien być odgórnie tutaj ustawowo wprowadzony nakaz pełnego zatrudnienia, jeśli pracy brakuje, trudno, no to po prostu ludzie pracują krócej, ale wszyscy tą pracę muszą mieć. I tego powinny domagać się kobiety, no. Bo co z tego, że będziecie tutaj wychodzić i mówić właśnie wypierdalaj. No okej, no. Trzeba także mieć jakieś pomysły, no co dalej, co tutaj
zaproponować. No bo raczej, no to ja jakby do tego podchodzę tak, no, że oczywiście jestem tutaj za wolnością kobiety w podejmowaniu decyzji, co ona chce robić ze swoim ciałem, no ale także jestem za tym, no, żeby te wszystkie kobiety, które chcą mieć dzieci, a które decydują się na aborcję tylko i wyłącznie z powodów ekonomicznych, żeby te wszystkie problemy ekonomiczne zostały zlikwidowane, a żeby zlikwidować te problemy ekonomiczne, trzeba niestety zlikwidować wyzysk kapitalistyczny. Wyzysk kapitalistyczny, który ma zazwyczaj w tym kapitalizmie twarz mężczyzny, bo mamy do czynienia z takim patriarchalnym kapitalizmem, ale mamy też różne firmy, na których czele stoją kobiety. I to też jakby warto podkreślić, że żadnej solidarności, żadnej kolaboracji klasowej, że te wszystkie burżujki, te wszystkie kobiety, paniusie, jakieś celebrytki uprzywilejowane, które tam właśnie zarabiają setki tysięcy czy miliony złotych, które posiadają gigantyczny majątek, trzeba im jasno powiedzieć, że z tego oddolnego ruchu, który ma miejsce na ulicy, dotyczący właśnie tych biednych Polek, które walczą tutaj z tym, no to powiedzieć, że to wypierdalaj, to nie jest tylko do kościoła, to wypierdalaj, to nie jest tylko do polityków prawicowych i lewicowych zdradzających kobiety, to wypierdalaj jest także do kobiet z elit, do tych wszystkich burżujek, tych wszystkich celebrytek, tych wszystkich innych takich, no że one po prostu, no, dorabiają się na waszej krzywdzie, dorabiają się, no, na, no, no chociażby, no, te wszystkie właśnie celebrytki, które tam, nie wiem, sprzedają jakieś ciuszki, coś tam reklamują, czy coś tego, no to one wam wciskają jakiś tam konsumpcyjny szajs, wy na to patrzycie, na te reklamy, później to kupujecie, się zadłużacie, cały czas tylko pracujecie, żeby kupować i jeszcze więcej pracujecie, żeby więcej kupować i kredyty, i jakieś tam długi, i jakieś problemy ekonomiczne, a one z tego trzepią kasiorę, no i one później w momencie jakichś takich takich protestów, no to demonstracyjnie sobie tutaj zrobią taką błyskawicę i ja też jestem zwykłą kobietą, ja też was popieram. Więc ja tutaj apeluję do właśnie kobiet, tych kobiet pracujących fizycznie, kobiet zarabiających poniżej średniej krajowej, żebyście krzycząc wypierdalaj, krzyczały także właśnie do tych celebrytek. No dobrze, no nie będę przedłużał. Chciałbym tutaj zaapelować do wszystkich kobiet. Apeluję, no może nie do wszystkich, no do kobiet radykalnych, które mówią, które uczestniczą w tych protestach. Jeśli chcecie się wypowiedzieć, jeśli chcecie podzielić się tutaj waszym doświadczeniem, to właśnie kontaktujcie się z Towarzyszem Michałem, kontaktujcie się z Radiem Antykapitalistycznym. My w tym momencie bardzo chętnie właśnie będziemy robić takie relacje, a więc chcemy z wami rozmawiać, chcemy wiedzieć, co się dzieje, no chcemy, żeby wykorzystując te skromne media, które posiadamy, także no, sprawiać, żeby ten głos był się rozchodził. No oczywiście, no nie będę ukrywał, że mnie głównie tutaj interesuje głos kobiet, no właśnie tych, które są wyzyskiwane w kapitalizmie, no. Nie, no, jakieś takie właśnie zawodowe feministki, jakieś tam doktorantki, czy tam panie właśnie, czy to panie właśnie, jakieś takie publicystki, jakieś takie właśnie osoby z elit, to jakby, no, one to mogą się wypowiedzieć na łamach Agory, na Tok FM-u, czy Gazety Wyborczej. Ja tutaj chciałbym, proszę o głos kobiet, które właśnie pracują na zwykłych zawodach, właśnie jako pracownice najemne, żebyśmy my tutaj, no także, żeby wszystko to, co macie do powiedzenia, no to mówcie. Bardzo gorąco także adresuję te słowa do kobiet, które znają języki obce. Przede wszystkim język angielski, ale także francuski. No, jeśli któraś z was chciałaby coś powiedzieć w tym języku, bo mnie tutaj towarzysze z całego świata bombardują pytaniami, co się dzieje w Polsce. Towarzyszu Michale, czy możesz nam coś powiedzieć, co się dzieje w Polsce?
No, więc wczorajszy filmik, który nagrałem po francusku, był jakąś tam próbą na to odpowiedzi, no ale no, oczywiście lepiej będzie, jak po prostu wy uczestnicząc w tych protestach, o tym powiecie. Więc zachęcam do kontaktu z towarzyszem Michałem, zachęcam do rozmowy, dyskusji na temat postulatów, no jak ruch komunistyczny powinien się odnosić do protestów trwających obecnie i jakie tutaj postulaty powinniśmy proponować, z jakimi postulatami w ten ruch masowy wchodzić. No i także no, apeluję do wszystkich właśnie sympatyków, widzów kanału Odrodzenie Komunizmu, no wchodźcie w te protesty, właśnie bądźcie tym takim, tą radykalną frakcją tych protestów, także no, jeśli pojawiają się tam jakieś tam, no, jakieś postaci obrzydliwe, jakieś burżujki, jakieś właśnie symbole, jakieś korporacji, tak jak na tych paradach równości, paradach, no to jednak, no, starajcie się tutaj prezentować ten głos konsekwentnie antykapitalistyczny. Promujmy naszą petycję przeciwko Korwinowi Mikke. Mi dodam wszystko jedno, czy tam Korwin jakby, no, czy załatwią go kobiety, czy załatwią go komuchy. Ważne, by tego gnoja w końcu z przestrzeni publicznej, no, usunąć, no. Niech on tam właśnie, najlepiej niech gnije w pierdlu po prostu za mowę nienawiści, którą tutaj pod adresem komunistów kierował. No, ale jeśli feministki będą szybsze i one jakby szybciej go z tej przestrzeni publicznej usuną, no, 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 kobiety mają pierwszeństwo, no. Niech tak będzie, no to nie wiem, czy to takie feministyczne, no ale dobra. Więc apeluję tutaj do towarzyszy uczestniczących w tych protestach, znaczy właśnie, żebyście zaczęli uczestniczyć w tych protestach, no, żebyście ruszyli tyłki, no, bo to jest wstyd, no, dla tych, którzy, no, że w Polsce dzieją się ważne rzeczy, no, trzeba tam być, trzeba z ludźmi rozmawiać, także po to, żeby mi powiedzieć, no, to jaki jest poziom polityczny tych ludzi, no, bo tak właściwie, no, widzę, że jest tam cały przekrój społeczeństwa. Są także pewnie jakieś takie środowiska, no, takie mocno liberalne czy prokapitalistyczne, więc jeśli są, jeśli szerzą tam tą propagandę prokapitalistyczną, no to trzeba oczywiście ich tam masakrować politycznie, no, i jakby tłumaczyć, no, że nie będzie, że jakby to hasło piekło kobiet, to jest hasło, no, takie dwuznaczne troszkę, no, bo ja uważam, że w ogóle, no, żyjemy w piekle, kapitalizm jest piekłem, no, więc to jest piekło kobiet robotnic, tak samo jak jest to piekło mężczyzn robotników, no. Więc ja jestem za tym, żeby zlikwidować to piekło, ale to, że tutaj wprowadzimy nawet całkowicie legalną aborcję na żądanie i tak dalej, do momentu, do którego my kapitalizmu nie zlikwidujemy, cały czas to piekło będzie trwać i właśnie dlatego, no, te kobiety, które mówią, że chcą zlikwidować piekło, no, my też chcemy zlikwidować piekło, dlatego walczmy wspólnie z kapitalizmem. Więc towarzysze, no, jeszcze tutaj, no, wywierajcie presję na różnych dziennikarzy lewicowych, posiadających własne media, no, żeby podawali informację dotyczącą naszej petycji. Nie chciałbym tych ludzi obrażać, no, a oczywiście, no, jeśli ta petycja nie będzie odpowiednio reklamowana, no to, no, już tutaj jakby Marcin Adam i jego koledzy zostali zdemaskowani jako przydupasy Sławomira Mentzena. No, ja osobiście uważam, że największym wrogiem komunizmu, takim teoretycznym, jest ten libertarianizm. Jest to takie promowanie właśnie takiego ultraskrajnego kapitalizmu. No, wyszło, że tutaj środowisko Marcina Adama ma pakt z Konfederacją, ma pakt ze Sławomirem Mentzenem. Wyszło na to, że Marcin Adam jest po prostu takim przydupasem Sławomira Mentzena. W momencie, kiedy właśnie, no, Sławomir Mentzen tutaj ogłasza, że kolejne spotkania, piwo z Mentzenem, no to właśnie tam Sławek siedzi, wygłasza wykład, a tam Marcin Adam chodzi i polewa piwko, jeszcze samemu sobie tam coś jako alkoholik sobie tam popija, więc no jest to wstyd, no jest to wstyd, że ludzie,
którzy deklarują się jako marksiści i komuniści, no, mają pakt z austriacką szkołą ekonomii i z tymi wolnorynkowymi fanatykami. No, uważam, że po prostu no, w miejscach, no, oczywiście no, czekam na jakieś tutaj publiczne wyjaśnienie, no, bo to jak na razie to mamy póki co jakieś takie pijackie spekulacje, no, że Marcin Adam coś chlapnął po pijaku, więc czy jest to prawda, że wy macie pakt z Konfederacją? Jeśli tak, no to oczywiście no, dla was wszystkich nie ma miejsca na jakichkolwiek lewicowych imprezach. Jeśli nie, no to nie ma, to po prostu no, radziłbym tutaj no, wysłać Marcina Adama na jakieś tam no, kurs anonimowych alkoholików, no, cokolwiek. Dobrze, na dzisiaj tyle. Dochodzimy równo do 30 minut. Pora kończyć.